proszę Tomek do ciebie. No to się cieszę. SWR-a po prostu ustawiłem. W końcu zebrałem się w sobie i ustawiłem SWR-a i dlatego to może idzie przez to też troszkę lepiej. No tutaj do mnie dolatujesz na ósemkę. Dobija do ósemki modulacja piąteczka. Czyli też głośno i czytelnie. No i mamy tam jeszcze jakiegoś cichego breka, zaraz puszczam, tylko widzisz, no ja idę z samego radia teraz też, nie? Niczym się tutaj nie podpieram, samo radio, bo nawet nie zdążyłem nic tu załączyć, tylko żona mówi, żebym przyciszył. To zaraz zapodam sobie słuchawki, no a tam był jeszcze jakiś taki cichutki brek. To poczekajcie koledzy, ja pozwolę sobie wpuścić tego breka, proszę ten brek. A witam kolego, z tej strony Janek Gierałtowicze, witam. Życzę wszystkim miłych, wesołych świąt. No nie wiem, tam do kogo dolatuje. Brek? No proszę Janusz, bo ja tutaj bardzo cicho czytam kolegę, pewnie ty będziesz go lepiej słyszał, proszę. No ja bym tylko poprosił, tak słyszę, dobrze 7S-ów gdzieś mniej więcej, tylko proszę jeszcze raz o powtórzenie imienia kolegi. Tutaj z tej strony 161 Bravo Delta 698 Janusz Kutycha pod Zamcze. Janek Gierałtowicze, tylko Andrychowa. A, Janek, okolica Andrychowa, także spokojowo, idziesz tutaj do mnie 7-8S-ów, bardzo ładnie, modulacja 14%, także idzie to bardzo ładnie z swojej strony, a jak już mam mikrofon, to oczywiście jak składaj wszystkim życzenia, to pozwolę sobie jako pierwszy gdzieś tam złożyć ci też również życzenia wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt, mokrego dyngusa, no i smacznego jajka. No dziękuję. No tutaj mieliśmy jeszcze jednego breaka, proszę, te wpuszczam częstotliwość wolna dla kogoś, kto mówił szybko, krótko break. No to ja, Tomek Rapsztyn. Cześć, witam cię Janku, jak dobrze zrozumiałem, Gierałtowice. Gierałtowice, tak, koło Andrychowa w każdym razie. Tutaj do Rapsztyna, to jest koło Olkusza, dolatujesz na piąteczkę i modulacja 4 i proszę do ciebie. No, dziękuję, witam tak samo. Miej wesoły świąt. No ja nie, ja tu ja mam bez poparcia, bez niczego, bez witaminki, tylko samego radia, wiesz. No to fajnie, idzie to bardzo dobrze. Również wesołych świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa, aby pogoda dopisała. No właśnie. No proszę na kolegów jeszcze. Mogę? Pocianku. No proszę Artur, do ciebie. Odbierasz tutaj kolegę z okolic Andrychowa? W zasadzie ja go odpuściłem, więc coś tam odbieram, no. Ja teraz tutaj delikatnie odpaliłem te twoje czary, także co, Janek, słuchaj, no tak samo do ciebie w twoją stronę. Smacznego jajka, mokrego dyngusa i tutaj jak Tomek mówił, też się dołączam do tej pogody, więc tutaj przede wszystkim dużo ciepła tutaj właśnie z Myszkowa w stronę właśnie twojej okolicy do ciebie ode mnie, od Artura Myszkowa, a generalnie 161 Oskar Sierra 212, także pozdrawiam. Proszę tutaj do Janka. No dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Ja tu będę włączył tam witaminkę, to by tam lepiej leciało, ale już się nie potrzeba bardzo jeszcze, no to także proszę następnie na kolega, który tam jeszcze jest. Słuchaj Janusz, ja bym ciebie nie rozszyfrował, gdybym nie założył słuchawek, dlatego wiesz, coś tam było słyszalne, ale nie wiem, ja nakładam się? Nie nakładasz się, mogę? Ja po prostu, tak jak powiedziałem, słuchawki mam i dlatego cię czytam. Także ja tutaj dostawiam może mikrofon do Janka, niech on prowadzi dalej, niech puszcza po kolei następne stacje i ten, bo muszę lecieć na chwilę do kuchni, zaraz tutaj przyjdę. No spokojowo, także Janku, ja wszystko w 100% odbieram, tutaj chodzisz do mnie do 7S-ów, także idzie to bardzo ładnie, radyjko, tak pogranicze 4+, także ja pozwolę sobie wpuścić tutaj kolejnego kolegę, Łukasz Myszków, odbierasz tutaj Janka z okolic Andrychowa? Nie, bo nie odbieram.
No już momencik, już puszczam breko, także Janku, w Myszkowie tutaj u następnego kolegi Łukasza nie jesteś czytelny, a ja poproszę teraz kolegę, który krótko się brekował breko, także częstotliwość wolna, proszę. Jestem, powinien być dobrze dostrojone. No witam Bogdan Myszku. No ja tam Janka z tych Jarautowic, tam z okolicy Andrychowa odbieram 4-4, głośny sygnał, bardzo dobra modulacja, tylko nie wiem czy on mnie odbiera. Tak, dziękuję, udzielam się Proszę, mogę? Paweł Wana, ty odbierasz Janka z okolic Andrychowa? Czy ktoś jeszcze chciałby się z kolegą sprawdzić? Mariusz, tu jesteś na częstotliwości też. Mariusz Wydra, czy ty odbierasz Janka z Andrychowa? No, chyba koledzy się rozeszli, także spokojowo. No, nie wiem, Janku, już nie ma chyba kolegów. Jeżeli ktoś jest jeszcze na częstotliwości, kto chciałby się sprawdzić tu z kolegą z Andrychowa, to zapraszam. Spokojowo, Janku. Także u mnie teraz ja ci podałem zakłamany raport, bo okazało się, że jak tam powerem kręciłem, to pokaż się jeszcze, bo mam włączonego cały czas teraz laptopa, żeby nagrywało. Miałem przykręconego tego RF Gaina i zakłamałem ci raport o gdzieś mniej więcej 2S, także w szczytach modulacji masz u mnie nawet do 9. Znaczy powiem tak, my najczęściej siedzimy w FM-ie. W FM-ie siedzimy najczęściej. Generalnie, jeżeli jest problem z połączeniem się w emisji FM, bo nam najbardziej jednak ta emisja odpowiada, wtedy przechodzimy w USB. W AM-ie nie siedzimy, bo AM to jest taka emisja, która generalnie gdzieś tam chłopaki mieszkają w dużych skupiskach miejskich, gdzie tam lubi sobie przysiać po różnych sprzętach, więc generalnie staramy się tej emisji unikać. Najczęściej siedzimy w FM-ie. No, a jakby chciał sobie obejrzeć jakiś skrócik z tej łączności, gdzieś tam, jak to mniej więcej wyglądało między poszczególnymi bazami, to wystarczy, że sobie wpiszesz tylko wieczorem, bo teraz tego nie będę jeszcze wrzucał. 161 BD698 w YouTube'a wyszukiwarkę i sobie znajdziesz ten filmik z dzisiejszą datą. No, u nas
tutaj w okolicy dość liczna grupa stacji zaczęła się odradzać. Fajnie, fajnie, bo gdzieś tam wszyscy stwierdzili, że GSM to jest taki trochę nowatorski na wyrost sprzęt, a gdzieś jak to wszystko kiedyś może padnie, to zostanie jedyny środek łączności i gdzieś fajnie, że gdzieś wracają do tych korzeni i się odbudowało parę silnych stacji, a jak słyszysz, tutaj chłopaki się sprawdzali z tobą, także idzie to bardzo ładnie, no i generalnie myślę, że to jeszcze nie koniec, bo jeszcze tych stacji się odbuduje tutaj trochę, także no, ja jakby co, to oddam mikrofon chłopakom, bo generalnie w połowie stacji u nas, które są na częstotliwości, w tej chwili na słuchu nie jesteś słyszalny, no a nie chciałbym zabierać czasu i gdzieś tam ich trzymać. Jakby co, to zostań na standby, jak będziesz kogoś słyszał, to do ciebie dolatuje, to się brekuj do nas. To cię proszę, mikrofon do Wydry. O Janku, Janku, czy mnie tam u ciebie słychać? Jeżeli mnie słychać, to wszystkiego dobrego z okazji tych świąt. Odebrałeś, Janek? O, Janek, prądu ci brakuje. No nie, ale przed chwilą urwało ci modulację. A ty odbierasz, Mariusz, ty odbierasz Janka z Andrychowa? Nie, niestety nie odbieram, nie odbieram. Coś tam, ale nie, to jest to totalnie nieczytelne. No, Janku, to wygląda mniej więcej tak, że coś tam, ale to jest totalnie nieczytelne. Coś słyszy jakby szczątki modulacji, ale generalnie nie jest w stanie ani jednego słowa wyłowić z tego, co mówisz. Także proszę do ciebie, Janku. No, to samo ja z jego strony widzę, no jednak się nie dogadamy, chyba. No, także... Odebrałeś kolegę zwała nad Janek? Janek Andrychów. Tak, jestem. Odebrałeś kolegę z Wanat? Nie, no, nigdy to jeszcze powtórzę. Pytam, czy odebrałeś kolegę, który do ciebie modulował z Wanat? Wanaty pod Częstochową. Nie odebrałem. Ale nigdy nie jeszcze patrzyłem tu na ten, wiesz, na radio. Nigdy się coś powtórzę. No, Paweł powiedział, że ci też nie odbiera, także Paweł, ja sobie pozwolę powtórzyć, że tutaj Janek życzy ci wszystkiego dobrego na święta, także no generalnie tak to wygląda. Łączności nie ma w obie strony, tak jak z Mariuszem. No gdzieś na te kierunki jesteście zamknięci, przesłonięci anteny się nie widzą i tak to wygląda. Proszę, Paweł, do ciebie. Paweł, Wanaty. No i Paweł nam odpadł, także no tak to wygląda. Znaleźć coś tam, się dowiedzieć, a tak to nie, bo zimą prędzej, a latem to mam całe te zajęcie na podwórku, w garażu i dlatego po prostu tak tutaj jak przyjeżdżam do rodziców, no to cały czas śpiewam coś tutaj, no i łażę i słyszę po prostu, cały czas słyszę o radiu i ewentualnie modulacja, no to się tam dobrekuje, nie? No, dokładnie, no ja też dzisiaj widzisz, ja dzisiaj taki miałem przypał, zrobiłem tutaj, chłopaki zaczęli, Łukasz, nie wiem czy Łukasz jeszcze z nami jest na częstotliwości, ale był, na pewno Tomek też był z Łóżkowa, z tego co tam słyszałem, no i oczywiście Janusz, no i odezwałem się do chłopaków, po czym Dual Watch mnie wyrzucił na 19 i tak siedzę, słucham, nigdy nie wpuszcza, no to się odezwałem, mówię, a rozumiem, nie chcecie ze mną gadać, dobra, to na razie, a tu poszło wszystko na 19, więc też jakaś taka lekka głupotka poszła, no ale co zrobić, no nie zerkłem dokładnie, potem patrzę, a tu jest kanał 19 zamiast 25, no. Takie delikatne przejęzyczenie można powiedzieć, no. No taki ząb mały, ząb, nie? Nie ma się co przejmować, to tam nie takie tragedie jak świat zna, nie? No pewnie tak, pewnie tak. No dobra, to ja może tutaj oddam Jankowi, Janek pewnie tam zaraz przekaże Tomkowi, no także proszę, Janusz. No spokojowo, Łukasz, ty jesteś tam jeszcze gdzieś tam na częstotliwości? No, spokojowo, kogo tutaj jeszcze mamy? Tomek, ty jesteś też z Rapszyna, nie uciekłeś z nami od nas, Tomek? No, jestem.
No, spokojowo. A ty z Łukaszem się słyszycie, to ja oddam teraz mikrofon do Tomka. Także spokojowo, Tomku, bo ty się dawno nie udzielałeś tutaj, to poprodukuj się trochę na częstotliwości. Praktycznie jestem nie w temacie, nie, ale jeszcze dodam do tego, do Janka w Kierautowi, co tam z nim gadaliśmy. No to dosyć mocno tutaj leciał, no w linii prostej to mi wyszło 42 km z Rapsztyna do Gierautowic. No ja tam kojarzę, bo ja tam często jeżdżę na Andrychów. To jest pomiędzy, no, można powiedzieć, Wieprzem a Andrychowem, tak z boku trochę. Kęty, nie Kęty, Bielsko, to tam wszystko w tej blisko siebie jest, tak mniej więcej można powiedzieć. No, Gierautowice to jest taki teren w miarę jeszcze, w miarę równo jeszcze przed Andrychowem, bo w Andrychowie to już górki są. No i tak to wygląda. No, ale panowie, ja też będę uciekał. Obowiązki, że tak powiem, wzywają. I najwyżej, jak będzie jeszcze okazja, tutaj będę was słyszał na kanale 25, a nie będę miał QRM-ów tutaj lokalnych, to się odezwę. Proszę, Janku. No, spokojowo, także jakby co, to dobijaj się do nas, no. Ja ci powiem tylko, że ja na szybko sprawdziłem, to mam 68 km, to też całkiem przyzwoicie, oczywiście w linii prostej. Także, no, szedł całkiem przyzwoicie gość, no. A powiedz mi, co z tą twoją restauracją nieszczęsną? Zrobiłeś, spaliłeś ją, czy co, że możesz weekend nadawać? Ja powiem ci tak, post. Post. Dzisiaj sobota, imprezy nie będzie, ale jutro już wiem, że na pewno się nie odezwę. W poniedziałek nie wiem, jak to będzie tutaj. Też podejrzewam, że dłużej będzie otwarta. No niestety tak to wygląda, ale już niedługo zmieniam lokalizację, tak jak wam już tutaj mówiłem. Mam nadzieję, że będą lepsze warunki do łączności. No, prawie, no może nie najwyższy, ale prawie najwyższy punkt w okolicy. Na bloku czteropiętrowym, także jak tam antenka, jak mi współdzielnia pozwoli, to antenkę postawię dużą, jak nie, to na razie małą. I tak to wygląda. To podejrzewam, że będą dużo lepsze warunki do łączności, tylko nie wiem, jak tam z zakłóceniami. Czy nie będę miał takiej restauracji cały czas 24 na dobę? No tutaj tylko wieczorami, a zobaczymy, jak tam będzie na nowej lokalizacji. Miejmy nadzieję, że będzie ok, także spokojowo. Mam nadzieję, że do nas zawitasz, a jak nie, no to wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt, nie smacznego jajka, mokrego dyngusa. Ja tu pozwolę sobie oddać mikrofon po kolei do chłopaków, żeby każdy mógł ci się z tobą ewentualnie pożegnać, jak odpadasz. Także proszę, Łukasz do ciebie najpierw. Łukasz Myszków. Jeszcze ja przejmę na koniec. To również zdrowych, wesołych, mokrego, smacznego i tak dalej. No i do usłyszenia. Jak będę was słyszał, to się będę odzywał. 7-3. Ahoj. No, Beko, ja tam do was też wszystko najlepszego, ale w międzyczasie mieliście Breka, tam się bekował do was, tylko że nie robi się przerwy i żeście nie słyszeli. Mogę już? Proszę. Ja już pytanie, skąd nadaje ten Tomek i ten drugi kolega, z którym przed chwilą gadałeś? No to znaczy, Tomek nadaje z Rapszyna, ja nadaję z pod Zamcza, a drugi kolega, który nadaje, też jest pod Andrychowa. Aha, no to ja tego spod Andrychowa nie rozumiem, a z tego Tomka, który tam wcześniej za mój gadałeś, no to go tam trochę go czytałem. No, a powiedz mi, Marian, tak? Marian Zawiercie, tak? Mariusz Wędra. A, Mariusz, no kurczę, bo idziecie z podobnym sygnałem, także ja się tutaj trochę pogubiłem, także no tak to mniej więcej wygląda, no i generalnie Tomek tutaj był Janek z Andrychowa, no i tak to wyglądało, no. Także, że generalnie stacje bardziej tutaj na południe wysunięte. Ja mówię, Tomka trochę czytałem, także dało się wam w ciszy usłyszeć, zrozumieć, ale tego drugiego kolegi, co mówiłeś, tego Andrychowa, no to nie, to tym jakaś tam odwracja, ale bardzo licho, nie, tutaj u mnie. No wiesz, no, odległość robi swoje, to już się nic nie zmieni, także, że generalnie, no, tutaj na to wpływu nie masz, no, na dookólnej. Możesz tylko postawić, bo kiedyś mieliśmy spór o to wielki z Arturem, ale to nie o to chodzi. 30 metrów antenę nad ziemią, na dookólnej będziesz się rozbijał, bo ja cały czas mówię, że na odbitej fali to możesz się pod ziemię zakopać, jak masz odebrać, to odbierzesz, nie? Ale na dookólnej im wyżej, tym lepiej słyszysz, no i tak to mniej więcej wygląda. No i tu jest właśnie taka rozmowa na tej przyziemnej fali, no i generalnie tu wysokość robi swoje zdecydowanie. Dokładnie. No, podniosę, jak się tu już na dobre sprawy, to ja podniosę.
No porównanie z tym, co było, a co jest, to i tak, Mariusz, jest niebo a ziemia. A jeszcze tego radę nie wysłałem do Warszawy, także też będę chciał wysłać, żeby mi je tam wykręcili na maksa, nie? No ja bym nie kręcił radia na maksa, ja bym sobie wolał kupić witaminę zamiast męczyć radio i katować radio, to wolałbym mieć zewnętrzną witaminę podpiętą schłodzeniem i tyle. I generalnie tak to z mojej strony wygląda, ale jeżeli masz inną wizję, wolisz kręcić radio z mocą, to możesz zrobić co chcesz, nie? No ale ja to widzę trochę inaczej, no ale spokojowo, idzie i tak, idzie ładnie, w szczytach masz 7 esiorów i radiko jest super 5, a o dziwo ja mam bezesowe zakłócenia, dzisiaj mam zupełnie czystą częstotliwość, co się bardzo rzadko zdarza, także jak puszczę PTT, mam czystą częstotliwość. No i z tym jest fajnie, no ale ja ci mówię, podkręcę radio jednak, dlatego że w tej chwili przy obecnym nadawaniu one w ogóle mi się nic nie grzeje, zupełnie zimne, totalnie zimne, także podejrzewam, że mogę tam jeszcze z niego trochę coś podkręcić i wiatek zamontować i będzie dobrze. Pewnie, że tak. No kwestia wyboru, nie? Jeżeli uważasz, że tak będzie dobrze, to będzie okej. Okay. Także czekaj, tutaj dostałem coś od naszego kolegi. O, już widzę, wiem, ja też mam. No, okej, okay, spokojowo. Dobra, ja oddam mikrofon do Łukasza, do Myszkowa. Proszę, Łukasza, ty jak odbierasz Mariusza? Przepraszam, nałożyłem się. Mariusz, powtórz jeszcze raz. No to zmusuję się teraz trochę, mówiłem, żebyś dał jeszcze trochę. Mariusz, powiedz, bo ty modulowałeś, ale już ja się zgubiłem, bo się nałożyliście na chwilę i powiedziałeś, i skoczyłeś jeszcze raz na chwilę i powiedziałeś, to daj jeszcze trochę, bo i nie wiadomo o co chodzi. Modulacja, no teraz się dostryję do ciebie, także teraz powinien do ciebie dobrze dolatywać. Do mnie? Tak jest. No ale to moje radio stoi w częstotliwościach, ty jeżeli masz problem z częstotliwościami, tak się stroisz do mnie, to jesteś jakieś 3-4 kilo, nie, czekaj, 3-4 Hz, jak to mi Mariusz Sinaciu mówił. Mówił, że to jest w ogóle niezauważalne na USB nawet, ale za nisko jest to radio, ale chyba to jest 3-4 Hz jakoś tak, w ogóle, że to jest nieodczuwalne, także generalnie jak się do mnie stroisz, to jesteś w częstotliwości. Ja mam teraz wystawione, poczekaj, zaraz ci powiem. 27,390. No ty jesteś dychę poniżej. Ale równe 90? Nałożyłem się, równe 90 masz? 7,240. Ja jestem 10 Hz poniżej, czyli mam 27,239,90. No to teraz jechałem na tą całą 239,90. Jak to idzie? Idzie bardzo ładnie, ja cię bardzo ładnie czytam. Nie wiem jak tam Janek, ale wydaje mi się, że ma tak samo. Ktoś mnie wołał? Dobra, słuchajcie panowie, ja tak na moment skoczyłem i zaraz wyskakuję z powrotem. Odezwę się jak będę miał chwilę, także tutaj Janusz prowadź dalej. Ja się będę brekował, jak tylko będę miał chwilę. No, spokojnie, nie ma problemu. Także generalnie jak jesteście obaj poniżej dychę, to chociaż żartu z sobą to nie miałem problemu jakoś gdzieś generalnie, ale idzie tak samo jak jesteś w częstotliwości, jak jesteś dychę niżej, tak samo czysto ci odbieram. No, Łukasz, proszę do ciebie, odezwij się, Łukasz, bo w ogóle nie chce z nami rozmawiać. Spokojowo tam gdzieś starałem się, żeby cię wpuścić, żebyś sprawdził, no jeżeli zrobiłem to za późno albo za wolno, to sorry, ale generalnie starałem się, żeby gdzieś tam każdy dostał mikrofon. Ja tam nie jestem DJ-em, żeby prowadzić ten, no tak mi teraz rolę prowadzącego. Dla mnie to taka rola prowadzącego to nie bardzo mi kręci, bo gdzieś tam kogoś pomina, a później ktoś się na mnie pogniewa albo coś, a staram się o wszystkich pamiętać, a nie do końca mi taka rola pasuje. Ja to wolę jak Artur prowadzi rozmowę na częstotliwości. To ja nie mam pretensji, bo to nie jest tak, że jakoś tam no,
się, czy można też było przejść tutaj. Mam tu pełne wzmocnienia, że właśnie tam dać tego, dać właśnie pod to radę podłączyć tam te 100 czy tam więcej lat. No bo trochę tego tam szyszałem później, to on się podniósł, trochę go szyszałem. No to nie wiem, czy tutaj on się skręcił. Mam jeszcze jeden zasiad, właśnie rolny tam, no, 3 do 5 ampery. Czyli mi to na to radę wystarczyło, jakbym się skręcił. No ale bym się nie chciał kombinować. Można kiedyś przetestuję, jak to tam by to szło, czy to da radę na wchętanym radio gdzieś tam podwesterowanie właśnie takie zasilane. No jak tam kiedyś patrzyłem do was tam sama chyba ten zasilacz to jest to z tego co właśnie. No, ale powiem ci, że ładnie szło. Tutaj u mnie to szło ładnie od tego Janka z Andrychowa, a tam jak słyszałem od Tomka, to u niego to mu nawet plus 15 zaczął zapalać. No to szacun u Tomka, bo... Ale Tomek był bliżej, ale generalnie i tak plus 15 zapalić komuś na 40 km, to trzeba tam trochę wpompować w antenę. Pewnie tak, no kiedyś to inaczej szło, teraz idzie inaczej, bo generalnie gdzieś jesteśmy w dole propagacyjnym i gdzieś, no jak widać z tymi łącznościami w tym roku jest też bardziej kiepsko, jakoś się to wolno otwiera, no i spokojowo. A ty Mariusza w ogóle nie słyszysz z Wydry, bo powinieneś go słyszeć, bo idzie mocnym sygnałem, gdzieś generalnie ty na Częstochowę masz fajny kierunek i dziwi mnie, że wy się z Mariuszem nie słyszycie. Spokojowo, Mariusz mówił, że jeszcze antenę podniesie. Do mnie już porównując to, co było, a to, co jest, to jest naprawdę kosmos zrobił. Tutaj 7 mesów mi zapalić i z Częstochowy, no to trzeba się trochę postarać, a w szczytach ma 7 u mnie, także generalnie idzie już ładnie, a jak jeszcze podniesie tą antenę, to będzie szło to jeszcze ładniej. Także Mariusz, jak jesteś na częstotliwości, to powiem tylko, że idziesz w dobrym kierunku cały czas. Jestem, no i teraz mi kolega czyta. Dobra, ja się Łukasz, bo Mariusz się tam chyba czymś wspomagać zaczął. No, coś tam odbieram, ale nie wszystko odbieram właśnie tak to słyszałem, czy właśnie to ktoś słowo słyszałem i tak się domyślałem, że chyba się pytam, czy się odbieram, no ale co to ktoś słowo odbieram. Proszę Breko. Nie wiem, no Łukasz, powinieneś go odbierać, bo ty przecież mieszkamy 1,5 kilometra od siebie i tu masz na bloku antenę, ja mam 5 metrów od ziemi. No ja to jest wielką przytyliwością, obawię się tutaj, żeby tak się zastroić trochę. No, bo ja tu się już nie przestrajam, tak jak jestem ustawiony, jak byłem, nie? No i się nie dostrajam, bo tam żeście trochę kombinowali, ale ty dostrojem się i teraz już nie kręcę. Także no, bo tak się mówię, dobrze cię odbieram, Łukasz tu mieszka koło mnie, praktycznie 1,5 kilometra od siebie mieszkamy, tylko że on, no musi mieć jakąś trochę, niezbyt tam antenę, no bo ja cię mówię, dobrze odbieram, a Łukasz cię słabo odbiera. No to może coś tam w tym być, no. No ja tak mówię, no ja jeszcze będę chciał podnieść tę antenę do góry, żeby to było jeszcze lepiej, nie? No, ja tam z Częstochowy, ta Mirka, znasz tego, co prowadzi kierowców? Tak, dawne czasu, nawet 20 lat do tyłu to go pamiętam. No bo 20 lat temu żeśmy rozmawiali, teraz chyba nie rozmawiamy, chociaż go nieraz słyszę teraz, no ostatnio chyba pół roku go nie słyszę. No on tam jest tak, jak jest to jest, a jak go nie ma, to go nie ma pół roku. Dobra, rozstawiajcie. Wszystkiego najlepszego na święta. Dziękuję.
No i wzajemnie, córeczką w tę stronę. Nie było breaka, Artur tylko powiedział, że jest z powrotem, także spokojowo. Proszę do Łukasza. Łukasz, moduluj do Mariusza. Czy uda wam się nawiązać łączność? Łukasza? Łukasz założył pewnie już słuchawki, więc pewnie będzie się tutaj lepiej słyszał. No to co, Mariusz, do ciebie, no i tam odzywa się do Łukasza. Dobra, poczekaj chwilę, Breku, Łukasz, moduluję, raz, dwa, trzy, moduluję do ciebie, jak mnie tam słychać, czy to jest czytelne. No, doleciało, że odbieram się, zbieram, a jeszcze tu mieliśmy Breka, jeżeli jest Brek, to proszę. Także
widziałem ten, no bo to przecież ja tu jestem w najgorszych warunkach, o ile chodzi na Częstochowę, nie? A odbieram tam kolegę z tego Wydry, nie wiem, mu gdzieś Wydra, no odbieram to prawie na 10 esów. No to, ale ty też masz inną antenę, ty też masz antenę takiego, z takiego prawdziwego zderzenia, jakby nie było, bo to jest to 5-8, nie? Co prawda gdzieś bardzo nisko, bo jak ja tam cię mijam, tak jak patrzę, jak ona stoi, to mówię, rany boskie, pasowałoby ją tam ze 10 metrów dźwignąć do góry. No, ale to tak kiedyś pewnie coś tam, pewnie tam wymłodzisz, że tak powiem. No, ale spoko, no tutaj widzisz, Łukasz ma tam jakieś problemy z tym deweloperem. Tam będziemy musieli podjechać z Jankiem chyba do tego dewelopera i z Łukaszem, żeby tam jakieś nowe warunki uzgodnić. No, albo Łukasz, słuchaj, krótka piłka, piszesz, że jesteś w trakcie robienia, wiesz co, licencji i muszą ci dać zgodę. Nie ma takiej opcji, żeby ci nie dali zgodę, żebyś ty tam coś postawił. Nikogo nie obchodzi to, że ty będziesz wyżej niż jakieś tam azardowskie, wiesz co, anteny, czy coś tam. No, ty możesz maksymalnie postawić maszt do 2 metrów i na tym maszcie umocować antenę. I nikogo nie obchodzi, ile antena ma. Z tego co kojarzę, to z
anteny typu bumerang, Łukasz, prawda? Popraw mnie, jeżeli się mylę. No tak, dobrze już. To też właśnie, to jest jakaś 1/4 fali, więc to jest antenka taka typowa, jakaś balkonowa. O, załączyły mi się wiatraki. Łukasz, słyszysz wiatraki, jak mówię do ciebie teraz? Słychać wiatraki, Łukasz, no kurde. Artek, no słychać. Nie nakładam się? Nie, nie, nie. Ale pomóż ty, jakbyś okno otworzył, to byś te wiatraki pewnie usłyszał. No, haha, dobra. Nieważne. Ja ich nie słyszę, bo mam słuchawki na uszach. Mi one nie przeszkadzają. Nie będę zasmucał, zanudzał. Wy sobie tutaj gawoszcie, bo jest dosyć fajnie i tłoczno na częstotliwości. Ja muszę na chwilę odpaść, bo mam naprawdę dużo tutaj jeszcze obowiązków dzisiaj. Ja się do was odezwę, koledzy, także ja pozwolę sobie tutaj zostawić teraz do Łukasza mikrofon. Niech on nam się pokazuje, niech on tam grzeje to radio swoje. I co? I jak tylko będę miał chwilę, to do was się wbije i coś tam jeszcze tam. Tak, ja się pewnie boję, bo on też ma tutaj później odpowiedzialność, jak się ludziom coś tam posprzęty pouszkadzają, także ja go rozumiem. Także to jest dużo mojej ilością osób, które mogę pozwolić, to tak mi jak wiarę wystarczy. No, także jakoś tam szpitalnie nie będę naciskał na niego. No. No i co, wszystkich wywiało nagle? Nie, wszystkich nie. Ja to dalej jestem na słuchu. No Mariusz, szkoda tylko, że generalnie gdzieś się z Łukaszem jeszcze nie słyszycie, bo tak ładnie to wszystko idzie. Ty do mnie dochodzisz tutaj naprawdę bajka, Mariusz, w porównaniu z tym, co było na początku. A dzisiaj o dziwo jeszcze, póki się nie ściemni, bo jak się zacznie ściemniać i ludzie włączą światła, to mi tam 3S-y wskoczą, ale bajecznie czysta częstotliwość. Czyli rzadko patrzę, jak puszczę PTT, że mam, jak nikt nie moduluje, że mam na pełnym rozkręconym RF gainie zupełnie czystą skalę. Także powinno być okej, no. To jest jak ja ci mówię, no. Ja się tam podpytałem o tę antenkę, żebyś tam dowiedzieć ewentualnie, bo to będę chciał też zmienić antenę. Także jak będzie tylko kasa, to zapadam inną. A co chcesz dać? Tam mi mówił ten, nie pamiętam teraz, to przed chwilą, co mi mówił, że jak on wygląda jak pół fali, a to jest 5/8, nie? Że na 5/8 i ona tam nie miała tych przeciwak, zapomniałem teraz nazwy. No to przecież ja nadaję z tej anteny, to o mnie chodziło cały czas, o Game Mastera. No właśnie, co? I co Masterem? Przed Masterem co było? Gain, jakby, nie, broń to jest gun, Guy Master. Tak, to jest Sirioska antena, także to jest jedna z topowych antenek, także w Sirio to jest najwyższy model anteny. Dobra. Jestem. Ja mam tak też pan tutaj dla ciebie. Jeszcze raz. Sprawdzam, że skręciłem tutaj, czy zajmowałem się w takiej konfiguracji tutaj dołączyłem. Break. Tam macie breaka, panowie, na częstotliwości. Zróbcie miejsce dla breaka. Mogę? Proszę, częstotliwość wolna. Maru się kłania, na chwilę odpadnę, na kolację muszę lecieć, także na chwilę odpadam. No spokojowo, 7-3, w takim razie tam pozdrów Gochę i przede wszystkim pożyczę im wszystkiego dobrego, nie wiem, bo tam się kupę lat nie widzieliśmy, no ale generalnie święta są, no to wszystkiego najlepszego dla Małgosi ode mnie, nie? I od mojej rodziny całej dla was, nie? Także 7-3 dla ciebie, Mariusz, i jakby co, to się wbijaj. Wiem tylko na górze i zaraz przebędę, także dzięki bardzo i tam do usłyszenia za chwilę. No spokojowo, na razie, proszę mikrofon do Tomka. No dzięki. Na razie, trzymaj się kolego. Ale z Łukaszem to już nie porozmawiam teraz na wstęgach. Za blisko mi się wydaje, kurde, odległość. Także wszystko mi tu, kurde, aż podskakuje radio. Break. Proszę, break. No to zmieńmy emisję na FM, nie? No bo na razie nie mam jakiejś dalszej stacji, to możemy się przenieść do FM-u. Się break, wiesz co. A jeszcze tam mi zostało deszko roboty do ogarnięcia, także wiesz co, jeszcze muszę odpaść na chwilkę, ale potem może jeszcze wieczorem będę na radiu. No proszę do ciebie. No.
jeszcze dwóch chłopaków chyba było tam gdzieś pod Andrychowa, tak? I ktoś tam gdzieś trochę bliżej tutaj było, trochę się no takie toczno to robiło, o właśnie, to się toczno robiło, trochę tam jeszcze kolegów toczyło, no i się pogadało tam, kto mógł. Aha, ja wiesz co, nie słyszałem, bo już, jak ci mówię, teraz palę na radio i włączyłem. No, takie buty, no dobra. Ja no już do ciebie mikrofon. No spokojowo.